Szanowni Państwo, żołnierze, druhny i druhowie, wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w tej uroczystości związanej ze świętem flagi polskiej. Nie ma chyba polskiego serca, które nie biłoby mocniej na widok polskiej biało-czerwonej flagi idącej wysoko na maszt, albo polskiej flagi, która reprezentuje nasz kraj, nasz naród w różnych miejscach świata. Chcę więc serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym dniu, korzystając z dobrego, już ugruntowanego obyczaju, propagują dobre obyczaje związane z polską flagą. Dziękuję wszystkim, którzy chcą robić, przekazywać innym, pokazywać kotyliony, kokardy narodowe. Dziękuję tym wszystkim, którzy w całej Polsce organizują konkursy na ozdobienie domów, ozdobienie instytucji flagami czy barwami narodowymi. Chcę serdecznie podziękować w sposób szczególny tym, którzy polską flagę, polską biało-czerwoną, czynią dobrym znakiem rozpoznawania naszej ojczyzny, naszego narodu na świecie. Chciałem w sposób szczególny podziękować i sportowcom, podziękować i żeglarzom, podziękować tym wszystkim, którzy powodują to, że biało-czerwona dobrze kojarzy się na świecie, dobrze się kojarzy Polska. Wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski. Wszyscy służymy pod tą samą flagą biało-czerwoną. Chcę życzyć zatem wszystkim również satysfakcji z tego, że dzisiaj biało-czerwona flaga powiewa dumnie, wysoko i że dzisiaj wywołuje i zdumienie, i czasami zazdrość, a bardzo często podziw i zdumienie, jak wiele Polacy potrafili osiągnąć. Życzę wszystkim, życzę całej Polsce, aby biało-czerwona była źródłem naszej siły wspólnoty, aby prowadziła nas do kolejnych polskich zwycięstw, polskich sukcesów, polskich osiągnięć i sportowych, i ekonomicznych, i naukowych, tych wszystkich, które budują i naszą narodową tożsamość, i naszą polską dumę. Dziękuję wszystkim. Siódma Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża. Flagę odbiera dowódca brygady, pułkownik Sławomir Kowalski. Piąty Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie. Flagę odbiera dowódca pułku, pułkownik Sławomir Owczarek. Żołnierze pułku służyli m.in. w Syrii, Libanie, Czadzie oraz w składzie komponentów zbrojnych w Iraku i Afganistanie. W 2012 roku zajęli czołowe miejsce w ogólnopolskim konkursie mistrza ognia artyleryjskiego. Czwarte skrzydło lotnictwa szkolnego w Dęblinie. Flagę odbiera dowódca skrzydła generał brygady, pilot Marian Jeleniewski. Skrzydło w swoim pięcioletnim okresie działania bezpiecznie przelatało 52 tysiące godzin nalotu, podczas których wyszkolono 800 podchorążych. Jednostka wojskowa Agat w Gliwicach. Flagę odbiera dowódca jednostki, pułkownik Sławomir Berdychowski. Jest to lekka jednostka szturmowa o charakterze powietrzno-desantowym, przeznaczona do wsparcia bojowego operacji prowadzonych przez wojska specjalne. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. Flagę odbiera rektor komendant generał dywizji dr habilitowany Bogusław Pacek. Otwarta uczelnia publiczna prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia. Komenda Portu Wojennego w Gdyni. Flagę odbiera komendant portu, komandor Andrzej Łysakowski. Komenda Portu w Gdyni jest najstarszą i największą jednostką logistyczną marynarki wojennej. Obsługuje porty w Gdyni i w Gdańsku. Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy. Flagę odbiera komendant oddziału, pułkownik Paweł Cieszyński. Jednostce podlegają placówki w Poznaniu, Grodziądzu, Inowrocławiu, Powidzu i Toruniu. Region wsparcia teleinformatycznego w Bydgoszczy. Flagę odbiera szef regionu, pułkownik Roman Winiarski. Region zabezpiecza jawną i utajnioną łączność
w swoim obszarze odpowiedzialności. Ośrodek reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w Helenowie. Flagę odbiera komendant ośrodka, pułkownik Jerzy Malewski. Realizuje zadania związane z przygotowaniem i obsługą logistyczną wizyt zagranicznych szczebla ministerialnego. Batalion dowodzenia i zabezpieczenia ziemi świeckiej w Bydgoszczy. Flagę odbiera dowódca batalionu, pułkownik dyplomowany Dariusz Maciocha. Jednostka zabezpiecza warunki socjalno-bytowe, medyczne oraz obsługę uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Siódmy pułk transportowy Królewskiego Korpusu Logistycznego Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii jako symbol braterstwa i wspólnych tradycji orężnych. Flagę odbiera kapitan Thomas Rossister. Gimnazjum nr 3 imieniem Euroregionu Nysa w Lubaniu. Flagę odbiera Kamil Popławski, uczeń klasy trzeciej. Młodzież tego gimnazjum zrobiła największą w Polsce kokardę, popularny kotylion o średnicy 5 metrów, 10-metrowej długości. W dniu dzisiejszym można go obejrzeć w Warszawie. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Łosicach. Flagę odbiera Paulina Wasiluk, mistrzyni Europy w konkursie zarządzania firmą. Gimnazjum nr 1 imienia króla Władysława Jagieły w Działdowie. Flagę odbiera Robert Bombosz. Gimnazjum funkcjonuje w szkole wybudowanej w 1911 roku. Była to pierwsza placówka oświatowa w Wolnym Działdowie. Publiczna szkoła podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki w Cieciłowie odbiera Paulina Rosak, uczennica klasy szóstej. W 2010 roku społecznej szkoły przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Katyń ocalić od zapomnienia i wystąpiła o zgodę na posadzenie dębów pamięci swoich dwóch nauczycieli poległych w Katyniu, Józefa Ratajka i Tadeusza Jędrasika. Publiczne gimnazjum imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach. Zespół szkół w Prudniku. Flagę odbiera Agata Grzegorzewicz, przewodnicząca samorządu szkolnego młodzieży. Trzeci program Polskiego Radia. Flagę odbiera dyrektor programu pani Magdalena Jeton. Radiowa Trójka prowadzi m.in. kampanię Wybory dla Wszystkich oraz Orzeł Morze, w których promuje postawy radosnego patriotyzmu, rodzinnego obchodzenia świąt narodowych, przełamywania stereotypów, budowania wiary i optymizmu Polaków we własne siły. Korporacja Akademicka Welecja odbiera prezes korporacji Władysław Jóźwicki. Welecja działa od 1883 roku pod hasłem wspólnymi siłami każdemu, co mu się należy. Wywodzą zasadę dozgonnej przyjaźni oraz tolerancji i szacunku dla wszystkich poglądów i punktów widzenia. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbiera Jolanta Góreczna, dyrektor centrum. Od 11 lat, dniu 11 listopada we Wrocławiu pod auspicjami centrum obchodzone są urodziny Polski. Bardzo radosne święto z udziałem młodzieży szkolnej, mieszkańców Wrocławia, władz samorządowych. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Flagę odbiera Jan Emeryk Rościszewski. Obrona wiary i służba ubogim i cierpiącym. To ich zasady. Spełniają się poprzez ochotniczą pracę dam i kawalerów w niesieniu pomocy humanitarnej, działalności medycznej i społecznej. Stowarzyszenia Wiosna, projekt Szlachetna Paczka. Flagę odbiera pan Łukasz Miszon. Szlachetna Paczka to inicjatywa, która od 2001 roku rozpala i buduje społeczne tysięcy Polaków w okresie przedświątecznym. Jej cechą jest docieranie z pomocą bezpośrednio do potrzebujących. Centrum Kultury w Sycowie. Flagę odbiera pani Paulina Syposz-Ciemny, dyrektor centrum. Od 1983 roku centrum posiada Muzeum Regionalne jako Centrum Edukacji i Pielęgnowania Tradycji Niepodległościowych. Stowarzyszenie Wspólnota Polska odbiera prezes stowarzyszenia pan Longin Komołowski. Bandery otrzymują Agnieszka i Włodzimierz Bilińscy, jacht Safran, małżeństwo, które spędza życie na włóczędze po świecie, żeglarze, wybitni fotograficy, autorzy książek, albumów i przewodników, promujący Polskę podczas swoich wypraw, w swoich książkach,
Największe ich osiągnięcie to opłynięcie Zatoki Botnickiej. Kapitan Zbigniew Gutkowski, laureat Nagrody Rejs roku 2011 za znakomity start i zajęcie drugiego miejsca w etapowych regatach wokółziemskich samotnych żeglarzy Velux V Oceans na jachcie Operon Rising, pierwszy Polak, który wziął w nich udział. Kapitan Janusz Harkiewicz, jacht Zeft Morza, oficer w słynnym wokółziemskim rejsie Zewu Morza, druga nagroda rejsu za rok 1974. Wieloletni kapitan, uczestnik regat Talships Racing, organizator rejsu śladami Witezia II na jachcie Stary. Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Mazurek, pierwsza kobieta, która opłynęła ziemię, laureatka nagrody rejsu w 1978 roku za ten wyczyn. Ikona polskiego żeglarstwa. Kapitan Tomasz Cichocki, jacht Polska Miedź, samotny żeglarz, opłynął ziemię, zdobywca srebrnego sekstantu rejs roku 2012. Kapitan Wojciech Jakobson, jacht Dal, uczestnik historycznych rejsów, między innymi wokółziemski rejs na Marii, uczestnik wyprawy sprowadzenia jachtu Dal do Polski, laureat nagrody rejsu w 1985 roku za rejs z Le Havre przez kanał panamski do Vancouver na Vagabond. Kapitan Bolesław Kowalski, jacht Śmiały. Kapitan Daru Opola, pierwszy polski rejs na Morze Czarne. Pierwsze polskie opłynięcie Ameryki Południowej. Jedna z ikon polskiego żeglarstwa. Kapitan Maciej Krzeptowski, Dar Szczecina. Kapitan między innymi wokół ziemskiego rejsu na Marii. Uczestnik historycznego rejsu Daru Szczecina, regaty bermudzkie. Kapitan Hubert Łoś oraz kapitan Aleksander Kaszowski. Banderę odbiera kapitan Hubert Latoś. Trzecie polskie opłynięcie Hornu, drugie na jachcie. Cztery dni po Krzysztofie Baranowskim na Polonezie. Rejs, o którym było głośno na całym świecie, także z powodu wyjątkowo trudnych, dramatycznych warunków pogodowych. Kapitan Wacław Liskiewicz, jacht Swarożyc, kapitan pierwszej polskiej wyprawy na Spitsbergen, konstruktor jachtowy Marii, Mazurka, Kopernikusa i wielu, wielu innych jachtów. Kapitan Jan Ludwik, jacht Zawisza Czarny, kapitan Zawiszy Czarnego w wokołziemskim rejsie harcerskim, laureat nagrody rejs roku w 1990 roku za to osiągnięcie. Roman Roczeń, akcja Zobaczyć Morze, niedowidzący żeglarz i szantyman, współtwórca idei rejsów dla osób niewidomych i niedowidzących. Zobaczyć Morze, aktywny ich propagator i uczestnik. Kapitan Kuba Strzyczkowski, jacht Delfia Trójka, samotne przejście Atlantyku. Wielki, znany i lubiany dziennikarz, radiowy propagator żeglarstwa i godnego stylu życia. Kapitan Edward Zając, jacht Holy, najdłuższy samotny rejs po Bałtyku na maleńkim jachcie kilowym bez wsparcia sponsorów i mediów. Kapitan Janusz Zbierajewski, wieloletni kapitan m.in. Zawiszy Czarnego, Pogori, kapitana Borcharda, prowadzący wszystkie rejsy akcji Zobaczyć Morze. Kilkakrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia. Laureat Nagrody Leszka Wiktorowicza 2012. Oraz żaglowce Fryderyk Chopin. Banderę odbiera kapitan
Tomasz Ostrowski, laureat drugiej nagrody edycji Leszka Wiktorowicza. Żaglowiec Dar Pomorza, banderę odbiera kapitan Jan Sokołowski, kapitan żeglugi wielkiej, obecny kapitan statku Muzeum Dar Pomorza. Żaglowiec Dar Młodzieży, banderę odbiera kapitan Krzysztof Kucyba, kapitan Daru Młodzieży. Żaglowiec Pogoria, banderę odbiera Wojciech Przybyszewski, uczestnik pierwszego rejsu Pogori szlakami starych kultur 1983-84. Szkoła pod żaglami, banderę odbiera w imieniu zarządu fundacji Szkoła pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego Zbigniew Bosek, autor zdjęć i jeden z nauczycieli szkoły. Flagi otrzymują niezależny chłopiec harcerstwa polskiego LS Kaszuby w Szwecji. Flagę odbiera ksiądz harcmistrz Paweł Drążyk, komendant chówca. Chówiec istnieje od ponad 20 lat, działa jako niezależna jednostka harcerska w tak zwanym Wielkim Sztokholmie. Organizacja liczy około 150 harcerek i harcerzy. Biuro Organizacji Polskich w Berlinie. Flagę odbiera Aleksander Zając, dyrektor biura. Biuro działa od lipca 2012 roku. Spełnia rolę łącznika pomiędzy Polonią a urzędami i organami państwowymi Polski i Niemiec. Kongres Polonii Kanadyjskiej. Flagę odbiera Jan Cytowski, wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej. W okresie stanu wojennego kongres był głównym organizatorem pomocy dla Polski i organizował lobby polityczne na rzecz Polski. Związek Polaków na Łotwie. Flagę odbiera Ryszard Stankiewicz, prezes związku. Związek działa od 1990 roku i jest spadkobiercą wszystkich organizacji polonijnych na Łotwie zlikwidowanych przez władze komunistyczne. Centralna reprezentacja wspólnoty brazylijsko-polskiej Braspol. Flagę odbiera pan Sandro Zimny-Witoński, prezes oddziału Braspol w São Mateus do Sul. Celem działania centralnej reprezentacji jest jednoczenie Polaków rozsianych po całym terytorium Brazylii. Chówiec Wołyń w Równem. Flagę odbiera komendant chówca Wołyń, harcmistrz Aleksander Radzica. W 1998 roku odbyła się pierwsza zbiórka sześcioosobowej jednostce. Dzisiaj w chówcu są trzy męskie drużyny, jedna damska. Z Dołbunowska drużyna Zuchowa oraz Koło Przyjaciół. Centrum Polskiej Społeczności Biblary w Dublinie. Flagę odbiera pan Robert Nowak, prezes centrum. Mówią o sobie, nasza wizja to polska społeczność w Irlandii, mająca niezahamowany dostęp do polskiej literatury, prasy i życia kulturalnego. Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Flagę odbiera pan Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury. Dom Kultury rozpoczął swoją działalność w 2001 roku. Do priorytetów ich działalności należy promowanie polskiej literatury i sztuki wśród mieszkańców Wileńszczyzny. Dom Polski w Żytomierzu. Flagę odbiera Irena Perszko, dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu. Placówka działa od lipca 1999 roku. Dom Polski w Petersburgu. Flagę odbiera Tatiana Rakus, dyrektor Domu Polskiego w Petersburgu. Dom prowadzi swoją działalność od maja 2007 roku. Wydaje gazetę petersburską. Forum Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii. Flagę odbiera prezes wspólnoty pani Teresa Kopeć. Powstało na przełomie 91 roku. Celem działania forum jest wewnętrzna integracja polskiej diaspory w Austrii. Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Flagę odbiera pan Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków.
Kongres powstał w marcu 1990 roku. Jego celem jest reprezentowanie Polaków zamieszkających w Republice Czeskiej wobec władz Czech i Polski. Kongres wydaje gazetę Głos Ludu. Zlot harcerstwa polskiego w stulecie urodzin patrona błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Flagę odbiera Edward Hartwich, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.